Kiedy po złożeniu meldunku i otrzymaniu rozkazu od pułkownika Dąbka odchodziłem, ten zwrócił się do otaczających oficerów. Panowie, teraz na nas czas. Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera. Z tymi słowami skierował się do karabinu maszynowego i kiedy odchodziłem, słyszałem suche serie karabinów maszynowych i serie palby rewolwerowej. Może jeden z tych strzałów był właśnie tym, który pułkownik Dąbek skrócił swoje życie, gdy szukając śmierci od kuli niemieckiej nie mógł jej znaleźć, poległ z własnej ręki, spełniając dane przyrzeczenie, że walczyć będzie do ostatka.